Siemanko, witam serdecznie. Od Ostrego dla WD Warsztat. Paczka niespodzianka. Takie paczki są najlepsze. Nożyk przygotowany. Dzięki jeszcze raz kolego. Wchodźcie do Ostrego. Nawet się zrymowało. Co tu mamy w tej paczce? Paczka ciężka jest. Chyba do 25 kg można włożyć paczkę. W średniej skrytce. Jak widzicie, dobrze zapakowane. Ok, co my tu mamy? O kurczę, no powiem wam, że niesamowita paczka. Duży flex, duża tarcza do szlifowania, do metalu, gruba, no na pewno się przyda. O jacie, zobaczcie. Tarcze 230 do cięcia metal. No to nie wymaga komentarza, nie? Mega tarcze zawsze się przydają w warsztacie do cięcia. Ta duża akurat do szlifowania. Brak słów. Lampa sprawna, tak mi Ostry pisał, do wykorzystania. Tutaj tylko trzeba by było założyć lepszy przedłużacz, jakiś stojak. One naprawdę dobrze świecą, jeśli są odpowiednio zrobione. Mam taką lampę, gdzieś tutaj może w pobliżu to wam pokażę. Nie mam akurat, mam w samochodzie. I one są naprawdę dobre, nie? Widać 30 W. Troszeczkę przepracowało, że tak powiem. Na zewnątrz było, bo jest zdemontowana z czegoś, no ale widać naprawdę dobra lampa. Porządnie zrobiona, o, w ten sposób. O, ja cię kręcę. No to coś dla mnie. Koszulki termokurczliwe na kabel ziemny. No tego się nie spodziewałem. Te koszulki są mega fajne, nie? W ogóle koszulka termokurczliwa na przecięty kabel, przedłużacz, taka troszeczkę grubsza z klejem, no naprawdę robi się dobra izolacja, dobra ochrona tego przewodu. Kurde, no brak słów, no zobaczcie. Takich właśnie używam na co dzień w pracy. Przekroję dosyć spore, czyli grube kable, nie? No widzę, kurczę, kolejny sprzęt do warsztatu, okulary. Powiem wam, że sam schodzę w okularach i raz miałem przypadek taki, że uszkodziłem sobie okulary.
korekcyjne, te co noszę, do szlifowania, do cięcia. Nie ma innej opcji. Trzeba chronić wzrok, tak? I kamerki. To, co kiedyś wam mówiłem, że niektóre można wykorzystać, niektóre można sprawdzić. Nie zawsze te kamerki pasują do Windowsa 10, dlatego że one są jakoś inaczej zrobione. Pod siódemką prawdopodobnie wychodziły. Tu brakuje sterowników. Ale te kamerki są do wykorzystania. Pokazywałem już taki film na innym moim kanale, jak można wykorzystać tą kamerkę, przylutować bardzo prosto kabel USB do komputera i komputer sam jakby instaluje tą kamerkę w systemie i normalnie widać jako dodatkowa web kamera. Także to jest też mega. Przeważnie jak ktoś ma laptopa, to wyrzuca, a tutaj jednak można to wykorzystać. W szczególności dla osób, które używają właśnie internetu. Co my tu mamy? Fajne sterowniki. Tu jest faza, tu coś wchodzi, tu wychodzi. To jest brak asymetrii faz, czujnik jakiś faz. To muszę przeczytać, co to jest, o co tu chodzi, co tu jest grane. 243, tu w procentach. To jest ciekawe, wiecie, ten sterownik jest ciekawy. A tu co mamy? Styczniki. Styczniki znanej firmy. 24V nawet cewki. O, kamerki. Kolejne kamerki. Te są fajne kamerki, jakieś inne takie. Do monitoringu nawet by można było to sprawdzić. Oj, ta pęknięta jest, ale pewnie też jest sprawna, bo tylko obudowa. Dobra. Mega paczka, wiecie. To są właśnie rzeczy, które bardzo lubię. 24V. Przekaźniki kolejne. O kurczę, no tego się nie spodziewałem. Brak słów, no nie wiem co powiedzieć. To zawsze się przydaje. WD. Zawsze się przydaje. Spray. Taki do smarowania. Jakiś tu jest olej, to trzeba, muszę to przeczytać. Smar penetrujący PTFE. To jest coś na bazie teflonu. Kurde, mega spray, powiem wam. Miałem innej firmy, ale to jest mega spray. Dobra. Dziękuję ci bardzo, kolego. Ostry. Dzisiaj, po dzisiejszym dniu ciężkiej pracy, normalnie przebił wszystko. Tą paczkę. O, kurczę. Nie, no to już naprawdę, to już... Zobaczcie, ile tutaj rzeczy różnych elektronicznych jest. Oporniki, kondensatory, wszystko nówka, no. Nówka, tu po prostu... Tu po prostu tylko wziąć, posegregować oporniki do oporników, kondensatory do kondensatorów i używać, tak? Lutować, sprawdzać. To jakieś duże wielkości są. 2,2 i żółty. 220 kilo. Jeśli kolorów nie pomyliłem. PR-ki tak zwane, potencjometry montażowe, nówka, no wszystko nówka, no. Co tutaj mamy? 1 kilo ohm, o to pamiętam. Brązowy, czarny, czerwony. 1 kilo ohm oporniczek. Jeden z bardziej
ten opornik jeden z bardziej wykorzystywanych w elektronice wielkości 1 kOhm. Tu podobnie, kondensatory i oporniczki, to by trzeba było posegregować. No a te tranzystory to już kurde przebiły, co tutaj jeszcze mamy? Tu jest 10 kilo. Brązowy, czarny, pomarańczowy. To wykorzystuje to do układów na supli. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Dobra, dzięki jeszcze raz. Ostry, wpadajcie do niego na kanał. Zostawcie to, co trzeba. Taka ode mnie prośba, bo naprawdę mega fanty. Na razie, strzałka, wszystkiego dobrego. No, zobaczcie. Jeszcze to bym przeoczył. Rękawiczki. Dziękuję bardzo.